Jeśli chodzi o nagrywanie własnego stosunku, w ostatnim czasie, szczególnie w Polsce, pojawił się trend, który przyszedł z zachodu. Są firmy, które specjalizują się wręcz w tym nagrywaniu nocy poślubnych. Więc jeśli para jest chętna, to może zapłacić profesjonalistom za to, żeby po weselu w profesjonalny sposób nagrali do ich uniesienia podczas takiej nocy poślubnej. To jest jedna z form. Oczywiście to jest taka forma bardzo oficjalna, to jest forma rozbuchana, droga. Należy pamiętać o tym, że nagrywanie swojego seksu może być o wiele prostszą i szybszą formą, bo przecież seks można nagrać też telefonem komórkowym w ciągu kilku sekund i też w ciągu kilku sekund ten materiał może się znaleźć na przykład u naszych znajomych. To już jest mniej optymistyczne, bo czasami o tym zapominamy podczas uniesień, że taki materiał może gdzieś tam wyjść. Zakładamy podczas takich nagrań, że kochamy daną osobę, albo jest nam z nią dobrze, albo w jakiś sposób kręci, podnieca nas nagrywanie takich materiałów. Trochę czasami zapominamy o tym, że nie wszystkie związki trwają wiecznie, nie zawsze możemy być razem, nie zawsze taki materiał niezaopiekowany będzie bezpieczny, będzie u nas. Z czego to wynika, że taki materiał gdzieś tam chcemy nagrywać takie materiały, chcemy robić zdjęcia, chcemy robić filmy. Z jednej strony związane jest to z postępami techniki, bo teraz już nie trzeba wielkich kamer, wielkich ekip do tego, żeby nagrać taki film. Po prostu wystarczą te wszystkie narzędzia, którymi dysponujemy na co dzień. Z drugiej strony jest taka potrzeba nowości, potrzeba eksploracji, potrzeba dodatkowych bodźców. I jeśli chodzi też o to nagrywanie tych materiałów, to też bardzo istotną kwestią jest zgoda obydwu osób. Jeśli ta zgoda nawet pod wpływem emocji jest, jeśli obydwie osoby nagrywają to i chcą tego nagrywać, a dobrze by było, żeby się później obydwie zaopiekowały tym materiałem i zdecydowały, co z nim zrobią, to jest idealna sytuacja tak naprawdę i taki element może kręcić. Wręcz takie materiały nagrywane podczas seksu czasami są stosowane w terapii par. To jest tak zwana wideoterapia, gdzie takie elementy nagrywane dla pary i emitowane przez pary dla siebie samych, one nie wychodzą gdzieś na zewnątrz, czasami pomagają im w zrozumieniu pewnych trudności technicznych często i czasem są stosowane w takiej terapii właśnie par. Myślę, żeby przekonać partnera, to warto powiedzieć, po co taki film chcielibyśmy nagrać, bo pewnie nasza argumentacja jest tutaj najważniejsza, bo partner może się obawiać tego, że taki film nagrany może gdzieś tam dostać się w niepowołane ręce czy posłużyć komuś do różnych celów. W momencie, kiedy powiedzielibyśmy o naszych potrzebach, naszej argumentacji, na przykład o tym, że marzymy o tym, żeby taki film nagrać na przykład, a później zaraz po obejrzeniu skasować, może taka argumentacja łatwiej trafi do naszego partnera, niż na przykład argumentacja groźby rozstania, bo też z takimi argumentami się czasami spotykamy, gdzie partnerzy czasami sobie grożą, słuchaj, albo nagrywamy, albo już nie jesteśmy razem. Pewnie jeśli chodzi o konsekwencje, to wymieniłbym sytuację, kiedy nie ma pełnej zgody u jednej ze stron na takie nagranie, czyli na przykład film jest nagrywany z ukrycia albo pod przymusem, to konsekwencje mogą być poważne. Od jakiegoś konfliktu w związku, przez rozstanie albo przez jakieś trudności danej osoby czy niezgodę wewnętrzną na taką sytuację. Jeśli chodzi o konsekwencje, to też w przypadku, kiedy taki materiał zobaczyłyby osoby, które nie powinny go oglądać, na przykład nasze dzieci, nasze wnuki, bo też zapominamy o tym, że materiał, który znajdzie się w sieci, często tam już pozostaje. Ciężko go jest usunąć.